Pan Bóg zastępów jest dla mnie obroną. Przypomina mi się takie moje doświadczenie, że wtedy, kiedy miałam taką intencję, taką ważną, bo moją, i nie dlatego, że sama ją sobie wymyśliłam, tylko dlatego, że modlitwa, którą zaczynałam, była w mojej własnej intencji. Była to nowenna pompejańska, na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, że bardzo gorąco się modliłam i myślałam, że wtedy rozpoczną się nieprawdopodobne cuda w moim życiu. Tak, zaczęło się dziać. Zaczęło się dziać tak, jak właśnie usłyszałam dzisiaj to w tym psalmie. Pozwólcie, że przytoczę cytat. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia. Wtedy wszystko mi się waliło. Ziemia usuwała mi się spod nóg. I góry zapadły w otchłań morza. Tak właśnie było. Wtedy myślałam, że to już się wszystko kończy, że to jest bez sensu. Modlę się tak bardzo do ciebie, tato, a ty robisz mi takie numery. I wtedy zrozumiałam, że tak jak nieraz słyszę, że to była jakaś transakcja. Że tak naprawdę chce mi pokazać, że cały czas mnie trzyma w swoich rękach. Żeby tylko przez to przejść. Żeby umieć się całkowicie oddać Jemu i zgodzić się z Jego wolą. Tak często wyreżyserowaną przez nas. Bo tak naprawdę wszystko z zewnątrz może mnie rozregulowywać. Może być dla mnie jakąś wielką porażką. Ale jeżeli odkryję w sobie, że tak naprawdę we mnie jest Pan Bóg i to On mnie prowadzi i ja jestem w stanie się Mu oddać i pełnić Jego wolę, wtedy wszystko będzie tak, jak On chce, a później się okazuje, że to było też moim marzeniem.